Cześć, dzisiaj będzie vlogowo ze względu na to, że dostałam masę pytań. Tyle pytań było na Insta Story, że stwierdziłam, dobra, no skoro to jest interesujące, to nie będziemy się nagrywać żadnego haulu zakupowego. Nagramy odcinek tak jak tutaj w tytule. Ile schudłam? Generalnie co robię? O operacji, o operacjach. O tej, której nigdy nie zrobię i o tej, którą planuję w przyszłości zrobić. Pytania, ile ważę, czy ile schudłam, były zawsze w mojej działalności, zdarzały się, prawda? Ale no teraz względu na to, że trenuję, wróciłam do treningów po dłuższej przerwie, a w takiej regularności, jaką mam teraz treningów, to byłam jeszcze przed pandemią, więc kawał czasu. W tej regularności. Wiadomo, coś tam robiłam, ale to nie była ta rutyna. I tak, schudłam. Wiem, że nie muszę się... Aha, od razu powiem. Wy nie musicie się nikomu nigdy spowiadać swojej wagi, ja też nie muszę. Ale sądząc po też osobach, które na przykład mi zadają to pytanie, wiem, kto to... Wiem, że te osoby są ze mną bardzo długo i są życzliwe. Stwierdziłam, że takich osób może jest więcej i po prostu powiedzmy sobie wprost. Zresztą chcę dzisiaj też tak rozwiać, skończyć z pewnymi wątpliwościami, które dużo osób ma. I ten odcinek będzie takim właśnie podsumowaniem przy tego, że powiem szczerze, ile słucham i co zamierzam. No to też powiemy o tych operacjach, o które jestem ostatnio pytana. Nigdy nie miałam tylu sugestii i tylu pytań, co ostatnio. Nie wiem, skąd się to wzięło. Domyślam się, że to może być przez to, że jestem bardzo mocno reklamowane i też dużo osób ostatnio się decyduje na te operacje, więc może to przez to. Więc przejdźmy do tego tematu. On jest bardzo drażliwy. Ostatnio po moim story odeszło za 30 ponad osób, gdy się dowiedziało, że czegoś nigdy nie zrobię. Dostałam niedawno taką wiadomość, która mnie bardzo wkurzyła. Dostałam po prostu takiego ataku wkurzenia, że nagrałam od razu story. Potem story odeszło właśnie tam kilkadziesiąt osób. Jedna osoba mi napisała, że naplułam w twarz osobom, które zrobiły operację zmniejszenia żołądka. I byłam trochę też w szoku, później dostałam dużo wiadomości, które powiedziały, że wcale nie i tak dalej, ale wiadomo, jeśli ktoś tak napisał, to znaczy chyba, że tak się poczuł, więc to są realne emocje i realny odbiór tego, więc ja tego nie chcę negować. Moim celem nie było krytyka operacji zmniejszenia żołądka, bo nie wiem, czy widzicie, ale na moich social mediach raczej tego tematu dużo nie poruszam. Powiedziałam wprost, że ja mam zdrowy żołądek i tej operacji nie zrobię. Zresztą moje zaburzenia żywienia, o których mówię wielokrotnie, wykluczają mnie z tej operacji. Nie chcę robić tej operacji i nigdy jej nie zrobię. Dziewczyny, z którymi jest trochę bliżej, też staram... To jest tak, wiedzą też o innych powodach, dla których nie zrobię, ponieważ w bliskim otoczeniu, mogę już powiedzieć, jak już zaczęłam mówić, były osoby... Oprócz tego, że były więcej zadowolona, to oprócz tego są osoby, których po prostu nie ma na tym świecie. Dlatego nie jestem fanką prywatnych operacji, ale wiem, że są też osoby zadowolone i też wiem, że niektórym to najwidoczniej służy. I wybierając tą operację, mam nadzieję, że większość tych osób jest odpowiednio zaopiekowana, zarówno pod względem lekarzy, którzy się tym zajmują, jak i psychologami i tak dalej, tak żeby to było takie kompleksowe. Wiem, że są programy, które obejmują taką tak kompleksowo, więc fajnie, że tak często jest, ale też wiem, że no, też jest taka masówka, dużo osób jest kwalifikowanych bez wcześniejszych jakichś tam większych rozeznań, też to wiem. I dlatego staram się nie podjąć tego tematu, ponieważ po pierwsze nie jestem lekarzem, po drugie ze względu na to, że ja sobie tego nie zrobię, no to dlaczego ja mam w ogóle o tym mówić, kogoś nic o tym nie wiem, ani tego nie zrobiłam, ani tego nie zrobię, więc that's it. Ale po prostu chciałam powiedzieć jasno i wyraźnie, dlaczego tego nie zrobię, oprócz względów tych, które są dla mnie no, oczywiste, czyli dyskwalifikacja przez moje zaburzenia.
I to jest główne. Druga kwestia, z tego nie zrobię. Co na to, że nie byłabym w stanie żyć z refluksem anymore. Nie jestem w stanie, zbyt się boję. Ale żeby nie było, bo też dzisiaj jest dosyć szczery odcinek, to wam powiem, żeby też nie było kiedyś zdziwienia. Cholera wie kiedy, ale to się zapewne zdarzy, więc powiem o operacji, którą planuję. Samych zabiegów pod narkozą, operacji jako takiej, jakoś nigdy mi nie przerażały, ze względu na to, że tam coś miałam w swoim życiu i jakoś całkiem źle znosiłam narkozę i tak dalej. Dużo osób widzi mnie jako twarz ruchu Body Positive, wcale nią nie jestem, od razu mówię, nie jestem osobą, która by się nawet śmiała tak nazywać. Sama nie neguję czy to operacji plastycznych, czy zabiegów medycyny estetycznej. Moje zdjęcia wielokrotnie były edytowane i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardziej za ciało naturalnością i oczywiście bardzo mi się podoba aktywność ruchu Body Positive, ale sama niestety nie jestem przedstawicielką. Więc nie chcę, żeby ktoś się na mnie obraził, że sobie jakoś przypisuje. Kiedyś myślałam, że jestem, ale jednak widzę, że inni robią to lepiej. No tak. I tak jak powiedziałam, że nie zrobię operacji zmniejszenia żołądka, to jest jedna operacja, którą chciałabym zrobić. Jak na wideo z bielizną, czy w kostiumach kąpielowych, czy w bikini, mogliście zauważyć, że brakuje mi pępka na wysokości, na której powinien być ten pępek. Dlatego, że... Jej, tu nie... O, nie, nie, tego tu się boję, to nie jest mucha. Dobra. Nie mam pępka na tym miejscu, gdzie powinien być. Dlaczego? Z względu na to, że jako już nastolatka, przepraszam, ale dekoncentrują mnie te owady, miałam bardzo duże wahania wagi. 20, 30 w tą, wiecie, to jest po prostu, przerzuciłam kilkaset, ja myślę, że stanę już na pewno, kilogramów tym ciałem. I ja już w wieku nastoletnim miałam obniżony ten brzuch, czyli tą wyciągniętą skórę do przodu, pępek był obniżony. Aktualnie przez to moje kolejne wahania wagi plus te ekstra fajne przycięcie 40 kg, ten brzuch jeszcze bardziej opadł niżej. Więc jedyną operację, którą chciałabym zrobić, i to nie jest tylko z względów estetycznych, bo ja ten brzuch mam cały czas, wiecie o co chodzi? Ja wiem, że on jest, żyję z nim, funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Bardziej to mi chodzi o kwestię ze skórą. Też często jestem pytana, a Ewa, jak schudniesz, to co zrobisz ze skórą? Jeśli chodzi o brzuch, to chciałabym go zrobić, ze względu na to, że wiem w ogóle, że jest refundowane też przy utracie wagi i tak dalej, bo to nie jest kwestia estetyczna, tylko kwestia zdrowotna. Ja akurat bardzo dbam o to, żeby tam się nic nie działo z tą moją skórą, żeby nie było żadnych problemów i tak dalej, i tak dalej. I przyznam, że może przywykłam do tego, ale jakby nie patrzeć, jest to trochę zachodu. Więc mówiąc wprost, zrobię sobie kiedyś wycięcie tej fałdy skóry, czy tłuszczu, czy cokolwiek tam będzie. Wiadomo, że nie w tej wadze, którą aktualnie mam, tylko jeśli będę miała wagę, to do tego kwalifikuję. Bo jest to przeszkadzające w życiu. Nie chodzi o to, że ten brzuch gdzieś odstaje, tylko chodzi o tą skórę. Uważam, że fajnie by było mieć pępek z 20 cm wyżej, ale nie jest to, słuchajcie, nie jest to rzecz, która mnie jakoś martwi, czy cokolwiek. Po prostu będzie mi wygodniej, jeśli kiedyś zrzucę wystarczającą liczbę kilogramów do wycięcia tej skóry. Chciałam to powiedzieć. Na początku się trochę krępowałam, czy powinnam mówić, bo czy to nie wywoła jakichś, nie wiem, jeszcze większych kompleksów kogoś, czy to będzie kogoś triggerować, że za krzeska chce sobie wyciąć ten kawałek brzucha. To jest jedna rzecz, którą chciałam zrobić, ale nie miałam nic przeciwko, na przykład operacjom biustu itd., itd., jeśli kiedyś też będzie mi powodował jakieś stany zapalne, czy coś, że ten biust będzie wisiał, to też bym pewnie mogła go zrobić. Więc taka ze mnie jest Body Positive, że
Wydzielę sobie operacje plastyczne kiedyś w przyszłości. Kiedy rzeczywiście będzie to bardzo przeszkadzać i przede wszystkim będzie to możliwe. Gdyby dzisiaj było to możliwe i nie planowałabym na przykład dzieci i tak dalej, to bym sobie dzisiaj to zrobiła. Serio. Bo jest to rzecz, która mnie trochę irytuje, nie podoba mi się, ale też nie generuje jakichś szczególnych kompleksów, ale była powodem ogromnego wstydu przez lata. Jak miałam 19-20 lat, nie było to w takim wydaniu, ale mega się wstydziłam. Do tego stopnia, że do lekarzy nie chciałam chodzić, rozbierać się. To był mój największy kompleks, ta wisząca skóra z brzuchem. Teraz okej, jestem coraz chyba bliżej totalnego zaakceptowania tego stanu rzeczy. Jedno, co mi przeszkadza, to obsługa tego. Bo kiedy skóra wisi, to no, nie jest to fajne. Dobra, skoro już omówiliśmy temat, dlaczego nie zrobię operacji zmniejszenia żołądka i dlaczego to nie jest dla mnie i dlaczego nie chciałabym więcej podejmować tego tematu, to nie jest mój temat. Przejdźmy do tematu. Wiele osób zapytało mnie wprost, ile kilogramów waży i ile właśnie spadło. Tak jak wiecie, ile waży się na razie nikt nie dowie, póki nie dostanę odpowiedniej zapłaty, ale myślę, że mogę powiedzieć, ile schudłam. Zaczęliśmy treningi w czerwcu. Oczywiście z treningami przyszła też zmiana w żywieniu. Potem były wakacje, które nie były... No, nie trzymałam tej mojej rozpiski, to na pewno. Też oczywiście nie ładowałam na All Inclusive wielkich tac, bo nie chciałam niweczyć tego, co zaczęłam. Finalnie schudłam 12 kg od czerwca. Oczywiście, że można by było więcej, oczywiście, że można by było i tak dalej, ale ja w swoim życiu chudłam bardzo szybko i wiem jedno po sobie. Powody mnie dobiją, że kiedy szybko tracę wagę, to bardzo szybko ona do mnie wraca i zawsze z taką promocyjną dawką kilogramów, więc nie chciałabym chudnąć szybko. Ewa, ty się odchudzasz? Dlaczego? Co z tobą? Słuchajcie, ja przytam 40 kg i to bardzo szybko. To nie jest kwestia 10 lat. To jest kwestia bardzo krótkiego okresu czasu. I rzeczywiście moje ciało to odczuwa i moje ciało wolałoby, żeby tych kilogramów było mniej. Też bym wolała, żeby tych kilogramów było mniej. Lepiej się czuję w rozmiarze 46 niż 56. I to chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, wielkim zdziwieniem. Więc tak, będę dążyła do zmniejszenia rozmiaru. Chciałabym wrócić do rozmiaru takiego właśnie 18 UK. 16 to już w ogóle... Boże, będę miała 16 UK, to... Ale też nie narzucam sobie żadnego reżimu. Priorytetem jest dla mnie moja sprawność, która się bardzo obniżyła. Te 5 lat treningu, które miałam wcześniej jeszcze, przed COVID-em, no zupełnie zniknęło. Ta sprawność, którą uzyskałam, z której byłam tak dumna. Ta moja forma życia, ważąc bardzo dużo kilogramów, z bardzo dużym rozmiarze, no ale ja byłam z tego tak dumna i tak zadowolona i to wszystko się gdzieś zgubiło. Nie wiadomo gdzie, ale chciałam do tego wrócić, dlatego działamy z Oliwką. Ćwiczę w siłowni u Roberta Burnajki i Okai. Mam tam od nich ogromne wsparcie, gdzie tęskniłam za ruchem, ale też potrzebowałam takiego, wiecie, że ktoś ze mną jest przy tym. I Kaja była tutaj na sesji u nas, w studiu powiedziała mi, słuchaj, wiesz co, bo ja mam taki właśnie problem, że tak dawno nie miałam tej regularności, bardzo trudno mi się zebrać i brakuje mi tego, żeby ktoś napisał, Ewa, gdzie jest, no, na siłowni, Ewa, gdzie ty jesteś?
Tęsknimy za tobą, na przykład. I dlatego właśnie wziąłam też do pomocy, do przypomnienia. Dawno nie ćwiczyłam, chcę unikać kontuzji. Zrobiłam sobie kontuzję na wakacjach sama ćwicząc. Musiałyśmy bardzo ostrożnie ćwiczyć po moim powrocie, bo uszkodziłam sobie kręgosłup ćwicząc z aplikacją, zrobiłam źle ćwiczenie. I chciałam właśnie tego uniknąć, dlatego wróciłam do treningów z trenerką. Oliwka mnie bardzo wspiera. Oliwka jest młodą trenerką, też na początku swojej kariery. Ćwiczeń większość znam, bardzo staram się wykonywać się prawidłowo, pamiętam tego się. Nawet jak zapomniałam o tych ćwiczeniach, to jak już je robiłam, to robiłam je prawidłowo, wiedziałam, które mięśnie się uruchamiają i tak dalej, bo to już długo trenowałam z trenerem, więc tego trochę, może nie jak jeza na rowerze, ale gdzieś tam to ciało zapamiętało, co robić, więc też byłam bardzo zadowolona z tego powrotu takiego, że nie jestem takim totalnie zaczynającym, taką totalnie zaczynającą osobą, która nie wie, co się tutaj dzieje, a jednak czułam, że jestem we właściwym miejscu. Jeśli chodzi o mój rozmiar, jeszcze się jakoś szczególnie nie zmienił, ale muszę chyba zamówić już rozmiar mniejszy rajstop niż ostatnio, więc to jest dobry moment, żeby Wam przypomnieć, że jeśli tak jak ja, przez większość swojego życia w moim przypadku, nie mogliście dostać fajnych rajstop, które nie spadają z tyłka, shortów na obcierające się uda, czy opasek, czy bielizny nocnej, ponieważ ona poszerza ciągle ofertę i bardzo lubi klientki plus size i widzi w tym cel i satysfakcję przede wszystkim. Oczywiście mówimy o Mona Collection i Mona Queen Size, z którą miałam też okazję współpracować przy tworzeniu kolekcji Smoothwear, która nadal jest w sprzedaży i nadal możecie korzystać ze zniżki Ewokracja 20. Czy się jakoś suplementuje? Tak, coś tam, oprócz oczywiście białka, bo czasami nie mam czasu, czasami nie mam czasu, na przykład zjeść śniadania i lubię trenować przed śniadaniem. Jeśli to mi się udaje, że jestem przed śniadaniem, co bardzo lubię robić, z względu na to, że nie mam żadnych właśnie refluksów i tak dalej, mogę robić planka normalnie bez przypominania sobie, co zjadam wcześniej, nawet 3-4 godziny wcześniej. To właśnie zamiast śniadania, bo wiem, że na przykład już nie zdążę zjeść wszystkich tych posiłków, to po prostu czasem na miejscu, albo też mam w domu, robię sobie koktajl białkowy. Więc z dodatkami właśnie. To nie muszę Wam tłumaczyć chyba, bo to każdy po siebie zależy, który posiłek zastępuje. Czasami może zastępowałam drugi posiłek, wtedy miałam więcej karbo i tak dalej. Łyżkę masła orzechowego. Mimo, że nie byłam nigdy fanką koktajli, to właśnie to uzupełnianie diety bardzo mi służyło. Bo jeśli wiedziałam, że czegoś nie zjem, lepiej jednak jeść niż nie jeść. I nie znoszę głodówek. Nie znoszę absurdalnych jakieś 500, 1000 kalorii czy 1500. No, przy mojej aktywności fizycznej, którą mamy, bo też padło pytanie, ile razy ćwiczę, staramy się utrzymać aktywność 4 dni w tygodniu. No to 1500 kalorii przy mojej wadze, no to byłoby absurd. Dlatego no nie. Dla mnie mój organizm już podziękował za takie durnotki. Już nie chcę. Już nie chcę się głodzić, wiecie, naprawdę. Ja to przerabiałam wszystko. Nie chcę do tego nigdy więcej wracać. Dlatego też wycięcie żołądka, bo dla mnie chyba, nie wiem, ciężko by było mi to przetrwać. Nie z moją historią. Ale ten temat już skończyliśmy, prawda? Więc dla mnie po prostu to, mi to nie służy. Więc każdy sobie się wybiera coś, co kurczę, wpływa na pozytywnie, czyli na przykład dużo osób też pisze do mnie, że jeśli nie mogę zabrać do siłowni, bo ja w ogóle nie lubię siłowni. A wejdź siłownię, po co? Jeśli czegoś mamy się zmuszać, to lepiej tego nie robić. Może znaleźć jakąś inną aktywność. Niektórzy wybierają basen, którego ja nie znoszę. Lubię leżeć w basenie i nic nie robić, nienawidzę pływać w basenach. Dlatego, że ja mam jakiś stres, że są te tory. Na tym torze zawsze jeszcze ktoś jest dodatkowy.
Ja się boję, że kogoś kopnę, albo on będzie podpływał, albo ktoś we mnie wpadnie. Ja nie umiem płynąć prosto. Za dużo elementów stresujących dla mnie jest na basenie. A wiem, że wiele osób po prostu uwielbia baseny i to im służy, więc zajebiście. Jak wam to służy, to idźcie. Rower, spacery. Nie trzeba zajwaniać na siłowni. Ze względu na to, że chciałabym też wrócić do swoich treningów, które robiłam jeszcze przed tymi 40 kilogramami. Ja potrzebuję też tej sprawności i siłownia daje mi to właśnie takie pigułce. Niestety nie robimy moich ulubionych jeszcze treningów siłowych, mamy tylko elementy. Ojka mi wprowadza elementy, bo no ta waga i tak dalej, no nie ten etap, żebym wróciła do tych siłowych. Bardzo tęsknię. Fajnie znaleźć coś, co właśnie sprawia satysfakcję. Nie wiem, nie rozumiałam wcześniej, co do tej pory nie rozumiem. Dlaczego ta siłownia tak mi pasuje, a ruch właśnie typu rower czy basen, który, no mówmy, środowisko, jedziemy na rowerze, ja mam studio przy Campinosie, no aż się prosi, prawda? Nie. Nie rozumiem, czemu większą satysfakcję sprawia mi bycie na siłowni niż na rowerze. No ale znalazłam coś, co mi służy, więc całe szczęście. Na rower, czemu na rowerze nie lubię? Nie wiem, tyłek mnie boli. Każdym siódemku, każdym. Próbowałam wszystkie i szerokie. Nie lubię iść na rowerze. Ale każda aktywność jest dobra, więc nie musicie katować się siłownią. Jeśli nie jest to etap, na którym się czujecie dobrze, żebyś na siłownię walić, to coś innego warto robić. Ale i też ruch nie musi być kojarzony z odchudzaniem. Można po prostu ćwiczyć dla sprawności, dla siebie, dla satysfakcji, dla endorfin. Nie lubię tego właśnie wciskania, że po prostu trzeba zapierdzielać, nie wiadomo jak się katować. Dlaczego? Po co? Ile planuję schudnąć? Kurde, jak już powiedziałam wam, że no kurczę, oprócz sprawności zależy mi na tych kilogramach, to wam powiem. Chciałam schudnąć 40 kg, schudłam już 12. Czyli, że tak na... Czyli co, zostało mi? Ile? Wow, to już nie tak dużo. Co będzie dalej? Nie wiem, słuchajcie. No moim celem było osiągnięcie tej sprawności, którą utraciłam i rozmiaru, który bardzo lubiłam. Człowiek schudnę jeszcze te 28 kg, którymi... Znaczy, to nie jest tak, że 28... Czy, pi razy drzwi. Chcę wrócić po prostu do tej sprawności, którą miałam. Nie sądzę, żebym ją osiągnęła po prostu w większej ilości kilogramów. Raczej nie. Z tego, co znam swoje ciało. Więc mam taki właśnie plan, około właśnie schudnąć w sumie 40 kg, część już zrzuciłam i wrócić do tych treningów. Chciałabym wrócić na sambo. Co z tego wyjdzie? Chciałabym pójść na reggaeton, ale boję się o te moje stawy kolanowe, wiecie, bo to trochę tam dostały w ciry. Więc myślę, że jak trochę jeszcze tych kilogramów zrzucę i... ale nie... Dla tych, którzy myślą, że nie będę plus size, to ja te 40 kg przytałam całkiem niedawno. W mojej wadze to te 40 kg w tą czy w tą, niektórzy pewnie nie zanotują nawet. Tacy będą, no. Więc chyba na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że nikogo nie znerwowałam ani nie obraziłam. Zwłaszcza wiem, jak delikatnym tematem są, idź tym uchu, operacje zmniejszenia żołądka. Wiem, że to wymaga sporo odwagi się na to zdecydować, wiem, że to jest ciężka sprawa i to nie chcę, żeby ktoś poczuł jakieś ukłucie, czy to jest jakiś przytyk z mojej strony. Ja po prostu sama tego nie zrobię. I nie chciałabym radzać czy odradzać. Mam nadzieję, że ten odcinek też nikogo jakoś nie striggerował, czy nie z powodu jakichś większych kompleksów,
Kurde, to wiem, że nie są fajne tematy dla wielu osób. No, większość z nas, ja wiem, że nie oglądajemy tylko osoby z nadwagą czy otyłością, bo gdyż w komentarzach pisałyście, że często te tematy was nie dotyczą, ale lubicie oglądać, to jest mi bardzo niemiłe. Ale temat wagi i tak dalej jest po prostu często bolesny. I powinnam dać trigger warning na początku. Dobra. Na dziś też wszystko. Dzisiaj mam dzień bez treningu, więc czas przekopać ogródek. Znaczy, może nie przekopać, tylko zrobić porządki w moim cmentarzyku roślin. To będzie dzisiaj moja aktywność na dziś. Nagrywam ten odcinek zaraz przed jego premierą, więc wybaczcie, jeśli będą jakieś niedociągnięcia. Dzisiaj miałam pokazywać ubrania, ale ze względu na to, że ten temat jest taki mocno ostatnio u mnie na Instagramie na story ciągnięty, więc po prostu chciałam to wszystko wyjaśnić. Buziaki i widzimy się w kolejną środę. Będą stylizacje.